Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu piątkowej sesji. Ostatnia sesja w tym tygodniu. Sam jestem ciekawy, jak tam się na rynkach światowych w tym momencie dzieje. Czy będą kończyć tą sesję z przytupem, czy jednak będzie jakaś korekta? Co się dzieje na rynku krypto? I tradycyjnie dokonamy podsumowania tego, co się dzieje na warszawskim parkiecie. Czyli jeżeli ta tematyka cię interesuje i zostajesz ze mną, to pamiętaj oczywiście o formie podziękowania. Wystarczy wrzucić łapę w górę i komentarz. A dla wszystkich nowych widzów, których tematyka oczywiście zainteresuje, zapraszam do subskrypcji i dzwoneczka. I dzisiaj również nie lada gratka. Ostatnio pokazywałem dosyć ciekawy case pod względem naszego SWIG-80 kontra jeden z amerykańskich, a dzisiaj zupełnie coś innego. Zobaczymy, czy polski inwestor był w stanie pokonać amerykańskiego, wręcz zdeklasować go totalnie. Zobaczymy. Ale to już w trakcie filmu. Zapraszam cię do tego, żebyś pozostał ze mną i również się temu przyjrzał i dał również odpowiedź w komentarzu, jak ty to widzisz, no bo to są fakty, fakty, które są niezaprzeczalne i właśnie ci je zaprezentuję w późniejszym momencie. I teraz przechodzę przez informacje oczywiście i lecimy. Globalny dług publiczny w 2020 roku będzie rekordowo wysoki. I o co tutaj chodzi? Międzynarodowy Fundusz Walutowy w związku z pandemią przewiduje, że globalny dług publiczny w tym roku osiągnie najwyższy w historii poziom 101% PKB i będzie wyższy nawet od zadłużenia po II wojnie światowej, głosi komunikat zamieszczony w piątek na stronach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I zerknijmy sobie na te cyfry. Widzimy, że zbyt wczesne zaciskanie budżetu stanowi ryzyko większe nawet niż wykolejenie ożywienia gospodarczego ze względu na przyszłe jeszcze wyższe koszty budżetowe. I popatrzmy, co tutaj ciekawego w tych krajach słychać. Jak widzimy, MFW głosi też niedawne, że prognozuje większą od spodziewanej ogólnoświatową recesję. PKB strefy euro skurczy się o 10 ponad procent, Ameryki Łacińskiej i Karaibów o ponad 9%, a USA o 8%. Gospodarka strefy euro skurczy się w tym roku o 2,7%, więcej niż przewidywano w kwietniu. PKB Niemiec spadnie o 7,8%, Francji o 12,5%, a Hiszpanii i Włoch prawie 13%. I widzimy no, dosyć drastyczne spadki. Również negatywne skutki pandemii nie uniknie też Wielka Brytania, której PKB w tym roku skurczy się o ponad 10% wobec 6,5% szacowanych w kwietniu. No, widzimy, że dosyć no, pozytywne informacje. Oczywiście w cudzysłowie, drukarki chodzą, tak więc myślę, że sobie poradzą. I lecimy dalej. Dow Jones i S&P 500 pod kreską, ale Nasdaq z nowym rekordem i oczywiście Nasdaq tutaj kręci nam bardzo konkretne wyniki. To jest informacja jeszcze z wczorajszego zamknięcia sesji, bo widzieliśmy to, co się po prostu tam wyprawia. To jest głowa mała, zresztą jak jesteś u mnie na Twitterze, to tam cię serdecznie zapraszam. Jestem dosyć aktywny na Twitterze, wrzucam i informacje i różne screeny. Jak mam tylko czas, dostęp do telefonu, to automatycznie gdzieś informuję na tym, co się dzieje. Jakoś polubiłem to medium, jest bardzo wygodne, jak dla mnie, i jak chcesz, to oczywiście zarejestruj się. Wrzuć mnie w obserwowanych, potem oczywiście pokazuję, jak szybko mnie dodać. Jeżeli chodzi o kolejne informacje, Węgry możliwe ponowne obostrzenia w związku z epidemią. Możliwe, że Węgry wprowadzą dziś i jutro ponowne obostrzenia w związku z epidemią szkodnika, zapowiedział w piątek premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie dla rozgłośni, rzucając hasło więcej Balatonu, mniej Adriatyku. To jest oczywiście pokłosie tego, że wzrasta tam ilość zakażeń i będziemy to pewnie obserwować. Oby u nas nie doszło do czegoś takiego. Widzieliśmy już zamieszki w Serbii, widzieliśmy co tam się dzieje. Zobaczymy, w co to się wszystko oczywiście przerodzi w związku z tą drugą falą zakażeń, która oczywiście idzie. Wizz Air poleci z Wrocławia do Larnaki na Cyprze. To jest informacja oczywiście dla wszystkich, którzy szukają swojego miejsca na urlop. To widzimy, że linie lotnicze właśnie z Wrocławia uruchomią połączenie z Cyprem. Położone nad Morzem Śródziemnym miasto jest 16. dostępnym obecnie kierunkiem Wrocławia w ofercie tego przewoźnika. I co jest najważniejsze oczywiście, widzimy, że tutaj oczywiście nie ma, Polacy nie muszą przechodzić testów na obecność szkodnika przed podróżą na Cypr. I to jest istotna informacja, jeżeli chcesz wygodnie sobie popodróżować na Cypr, no to myślę, że to jest dosyć ciekawy kierunek. I lecimy dalej. Ryanair odda pieniądze klientom i widzimy, że Ryanair odda pieniądze klientom, którzy kupili bilety za pośrednictwem nieautoryzowanych stron internetowych. Linie lotnicze Ryanair wprowadziły nową opcję weryfikacji klienta. Funkcja pomoże pasażerom w odzyskaniu pieniędzy zapłaconych na poczet lotów oferowanych od nieautoryzowanych pośredników na stronach internetowych, m.in. Kiwi, Skyfru, wskazuje właśnie Ryanair w komunikacie. I lecimy dalej.
Polacy chcą łapać deszcz. Już 6 tysięcy z wniosków w programie Moja Woda. No, zobaczymy, jak Aquatech sobie radzi. Myślę, że ta informacja, pewnie zobaczymy, została wykorzystana pod kaszowanie pozycji, ale myślę, że co sprytniejsi, co wierzą w to, no skoro jest źródełko, popatrzmy, w ciągu pierwszych tygodni obowiązywania programu Moja Woda beneficjenci zawnioskowali o blisko 30% środków z puli wynoszącej 100 milionów. Rozumiesz to? Już 30% w tak szybkim czasie. Poinformował PAP minister klimatu Michał Kurtyka. Resort dodał, że najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Śląska. Od startu naboru wniosków, czyli od 1 lipca, do tej pory złożono ponad 6 tysięcy wniosków o dofinansowanie instalacji przydomowej retencji na łączną wartość 27 milionów złotych. Tak duże zainteresowanie Polaków programem to dowód na to, że dostrzegają oni korzyści, jakie niesie ze sobą magazynowanie deszczówki. Oczywiście ruch jest jak najbardziej jak dla mnie, ok, super sprawa i lecimy dalej. Jak dodał, dzięki programowi będzie możliwe sfinansowanie przynajmniej 20 tysięcy instalacji przydomowej retencji, które pozwolą na zatrzymanie 1 miliona metrów sześciennych wody opadowej rocznie na prywatnych działkach. Pamiętasz tą informację, jak oglądasz mnie systematycznie, to pokazywałem pierwszy news, jak tylko prezydent Duda zaczął o tym mówić i wspominać jakiś czas temu, to co się działo potem na Aquateku, wystrzelił dwucyfrowo do góry i potem oczywiście systematycznie rósł pod tą informację. Teraz już mamy konkretne wnioski, konkretne cyfry, które się tutaj pokazują na rynku i napływają na rynek i myślę, że dosyć szybko powinni zamknąć tą pulę. I co? Czas żniw dla spółek i dla firm, które się tym zajmują. No ciekawa sytuacja naprawdę. Norwegia otwiera się na większość krajów Europy, w tym Polskę. Norweski rząd ogłosił w piątek, że Norwegowie będą mogli od 15 lipca wyjeżdżać do większości krajów Unii Europejskiej bez konieczności odbycia kwarantanny po powrocie. Jednocześnie Norwegia otwiera się na obywateli bezpiecznych krajów, w tym Polskę. I tutaj na bankierze oczywiście masz wykres również spółek, które nie są jeszcze tutaj... czyli mówię spółek, widzisz, już mi się wszystko pomieszało. Oczywiście krajów, gdzie jeszcze Norwegia nie jest otwarta na to, żeby swobodnie tam podróżować. I lecimy dalej. Już mamy informacje giełdowe. Gaming Factory pozyskał z oferty publicznej ponad 17 milionów złotych. Jeżeli brałeś udział w tej ofercie, o której również informowałem, no to redukcja była kosmiczna. Jak widzimy, Gaming Factory przydzielił wszystkie akcje w ofercie publicznej, pozyskał ponad 17 milionów złotych, podała spółka w komunikacie prasowym. Producent gier chce zadebiutować na rynku głównym GPW do końca lipca. Jak widzimy, przedmiotem emisji było ponad 1 milion akcji serii E, a przedmiotem sprzedaży 275 tysięcy istniejących akcji serii B. Redukcja w transzcie inwestorów indywidualnych wyniosła ponad 89%, czyli 11% z tego, co się zapisałeś, najprawdopodobniej będziesz mógł mieć. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15,50 i jak widzimy, z emisji akcji pozyskaliśmy ponad 17 milionów złotych, około 70% wpływów przeznaczonych na produkcję gier, pozostałe środki na marketing i działania związane z ich wydawaniem. No powiem tak, jeżeli się załapałeś na ten debiut, to myślę, że będzie niezły rajd i to już od samego debiutu, czyli jeżeli dla tych wszystkich, którzy teraz są w stanie wytrzymać do momentu debiutu, jeżeli będzie strzał, a pewnie będzie strzał po PKC, jeżeli chodzi o na sprzedaż i PKC pokupi, to zobaczysz, co się będzie działo. Będzie kosmiczny rajd, myślę, na tej spółce. Na samym początku szczególnie, bo wiemy, że debiutanci lubią łapać zwałkę i pewnie nie ominie to również Gaming Factory, ale będzie pewnie to wygrzewana spółka pod kątem tego, że skoro mamy redukcję 89%, to wyobraź sobie, jaki był na to popyt. Chyba nic więcej, nie muszę tu dawać. I lecimy dalej. CNO Pharma podtrzymuje, że nie zamierza zwiększać zaangażowania kapitałowego w Mabion. No Mabion dzisiaj płynie, tonie. Pisałem o tym również na Twitterze. No wszyscy, którzy czekali na pozytywną informację, nie lubią czekać na zyski płynące w dalszej perspektywie. I tak zdążą to rozegrać z 10 razy. Po co czekać? Tak więc dzisiaj kaszowanie zysków na Mabioni to w pełni. CNO Pharma podtrzymuje, że nie zamierza zwiększać zaangażowania kapitałowego w Mabion, poinformował biznes prezes spółki Maciej Wieczorek. I to jest bardzo istotna informacja, bo jak widzimy, nie zamierza zwiększać zaangażowania kapitałowego w Mabion w związku z planami dotyczącymi powtórnego złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu leku Mabion CD20. Ja jako osoba prywatna, Maciej Wieczorek poprzez Glaton jestem inwestorem w Mabionie i tylko w tej postaci rozważam dokapitalizowanie procesów biznesowych tej spółki. I teraz zerknijmy sobie, jeszcze mam jedną informację odnośnie Mabiona. Mabion szacuje, że najpóźniej na początku 2022 roku zakończy pracę dotyczącą wniosku o rejestrację Mabion C220. Jak widzimy, Mabion szacuje, że prace związane z uzyskaniem danych niezbędnych do złożenia nowego wniosku o dopuszczenie do obrotu leku Mabion CD20, w tym badania pomostowe, zostaną ukończone przed lub na początku 2022 roku, podała spółka w komunikacie. Zakładane działania wymagają nakładów netto na poziomie około 70
75-85 milionów złotych. I jak rynek na to zareagował? Inwestorzy uciekali dzisiaj w popłochu z Mabiona i to po PKC, czyli widać, że ta informacja nie jest zbyt dla nich korzystna. I oczywiście ta informacja jest bardzo korzystna, ale zanim ona będzie znów wygrzewana, bo pod to jak najbardziej będzie gra, no to jeszcze mamy półtora roku przynajmniej czasu. Czyli jeszcze się przemieli nieraz na Mabionie kapitał i myślę, że no ci wszyscy, którzy załapali piękny wzrost z bardzo ładnych poziomów na Mabionie, no dzisiaj jednak zdecydowali się na cashowanie pozycji, no chyba, że jednak dobierają i liczą na oczywiście długi termin, no to na długi termin to za wiadomo, że ci, którzy są cierpliwi, pieniądze na giełdzie płyną z rąk niecierpliwych do tych cierpliwych. Każdy, kto siedzi na giełdzie dłuższy czas, o tym doskonale wie. Myślę, że i tak w dłuższym perspektywie czasu, w horyzoncie kilku lat, może coś ciekawego na Mabionie zobaczymy. Któż to wie, rynki są nieprzewidywalne, pamiętajmy o tym. Ultimate Games, zawiązanie Console Way, spółki z siedzibą w Warszawie. Dlaczego ci to pokazuję? To jest istotna informacja. Pamiętasz, jeżeli Playway powołuje jakąś spółkę albo jakiś inny deweloper, no to wiemy, że już w jakim celu to się robi, a w takim celu, że być może, zapamiętaj tą nazwę, może za jakiś czas, za kilkanaście miesięcy, za kilka lat wręcz, zobaczymy tą nazwę na liście debiutantów na New Connectie albo na głównym parkiecie, w zależności z czego to tak naprawdę wyrośnie. I to będzie oczywiście przed nami istotna informacja, myślę, że warto ją gdzieś mieć, bo jeżeli Ultimate powołuje nowe spółki, to znaczy, że się rozwija. I lecimy teraz z rynkami zagranicznymi, popatrzmy, co ciekawego się dzieje. W tym momencie mamy już koniec tygodnia, czyli też zerkniemy sobie na tydzień. Widzimy, że ropa w tym momencie 42,89 dolara za baryłkę i cały czas pilnują tego boksa, czyli nic tutaj się ciekawego nie dzieje. Maraz na ropie i widzimy, że no w końcu muszą to domknąć. Ten ruch się w końcu określi, a jak się określi, myślę, że może być ciekawie. I lecimy dalej. Daxik dzisiaj no ładnie zszedł i teraz wybrał 12617 punktów. W tym momencie popatrzmy na ujęcie tygodniowe. Też są w fajnym miejscu. Jak wybiją to, to w moim odczuciu oczywiście no, testować poprzednie szczyty. Jeżeli chodzi o S&P 500, również sesja była dzisiaj pod presją korekty, ale już panowie wyciągają oczywiście ją do góry. 3151 punktów i zerknijmy sobie na tydzień. No, muszą tutaj dojść, zanim odpalą rakietę do góry. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, no to Nasdaq to po prostu to jest jakiś kosmos, oni tutaj wyprawiają 10 710 punktów, już rosną, czyli prawdopodobieństwo tego, że dzisiaj wybiją nowy historyczny szczyt na Nasdaqu jest spore. I zobaczymy to oczywiście, popatrz jak to wygląda, przepiękny ruch. Srebro dzisiaj na wzroście 18 dolarów 66 centów za uncję, złoto dzisiaj w zatrzymaniu 1801 dolarów za uncję. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, to frank nam dzisiaj słabnie, 4,20, euro również dzisiaj było w odwrocie, ale już panowie tutaj zaczynają rosnąć, 4,46. Jeżeli chodzi o funta, rośnie 4,99 i dolar tanieje 3,94, czyli mamy taką huśtawkę. Sam WIG 20 na plusie, zaraz zobaczymy w szczegółach, co tam ciekawego się dzieje. I zanim przejdę jeszcze do rynku krypto, to dwie ważne rzeczy zobaczmy. Raz, jak tam spółki na DAX-ie. Dzisiaj widzimy, że co tutaj ciekawego rośnie. Dzisiaj ciekawego nam rośnie, popatrzmy, ta spółeczka 5% do góry, pozostałe, które współtworzą DAX-a. Jak rozgrywasz indeks, kontrakt, to, bo oczywiście mam nadzieję, że wiesz, jakie spółki go współtworzą. I Wirecard obrywa dzisiaj 5%, tanieje jako kolejna spółka. I zobaczmy, co wielcy shortują. Co oni tam ciekawego shortują? Czy w ogóle coś shortują? I popatrz, pojawiło się co? LPP. LPP, Ako Capital shortuje. 0,5% mają pozycji, widzimy. Na krótkiej, weszła pozycja 6 lipca. I popatrz, jeszcze siedzi Marshall na Aliorze od maja tego roku. Cały czas utrzymają dosyć wysoką pozycję na shorcie, na Aliorze. I popatrz, Fizy siedzą na Idei i Eurocashu od zeszłego roku. Już prawie półtora roku się tutaj kiszą na tym shorcie, jeżeli chodzi o te dwie spółki. Czyli tylko cztery pozycje mamy oficjalnie tutaj w rejestrze krótkiej sprzedaży w KNF-ie, jeżeli chodzi o zgłoszone tutaj pod kątem shortów na naszym parkiecie. No dosyć ciekawa sytuacja, szczególnie, no, że zdecydowali się shortować LPP. O czymś to świadczy. I lecimy teraz z rynkiem krypto, ale chociaż nie, zerknijmy jeszcze tutaj, co tam się dzieje na karcie społeczność, bo są dwa głosowania. Mamy przegląd już w weekend spółek zagranicznych i widzimy, że co zobaczymy? No na pewno zobaczymy już Gazprom, ale tutaj nie mamy rozstrzygnięcia. Uber i Tesla idą web w web po 20%, Ferrari tylko 8%, Hilton 1%, no nikt nie chce zobaczyć, jak tam Hilton sobie radzi, ciekawe. Jeżeli chcesz oczywiście oddać tutaj swój głos, to przejdź na kartę społeczność i zdecyduj,
No bo co to mam wybrać w końcu? Ubera, Tesla czy Hiltona w końcu, jeżeli tutaj jest po 20 remis? Tak więc zdecyduj, którą chcesz spółkę zobaczyć. I oczywiście tutaj dla przypomnienia mamy drugie głosowanie, gdzie wybieramy sobie przegląd, jaki zobaczymy w najbliższą niedzielę zamiast spółek gamingowych. I już widzę, że raczej OZE zwycięży, bo mamy 69%. Jeżeli chcesz to jeszcze odwrócić tą szalę na korzyść gamingu, żeby zobaczyć bez zmian gaming, no to mamy 25%. Oczywiście jest to pokłosie, to wszystkie zmiany, te rotacje na okres wakacyjny, które zapowiadałem, tego, że przekroczyliśmy magiczną barierę 6000 subskrypcji. No, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Mam nadzieję, że pójdzie to oczywiście tylko w górę, ale czy tak będzie, to czas pokaże. I lecimy teraz oczywiście z rynkiem krypto na szybko. 41 indeks strachu. Widzimy, że nic ciekawego się tutaj nie dzieje, praktycznie bez zmian. Dominacja Bitcoina spada 62,8, co oznacza, że oczywiście alty mają szansę na wygrzewanie, szczególnie te projekty z DeFi czy też odleglejsze miejsca, bo to widzimy i to rozgrywamy. I mam nadzieję, że oglądasz również moje materiały poświęcone tej tematyce. Bitcoin dzisiaj 9182 dolary, 1,5% w plecy. Ethereum również ponad 1,5% w plecy, 239 dolarów. Topowe dziesiątce. Widzimy, że co dzisiaj rośnie? Praktycznie nic. Binance Coin praktycznie bez zmian, a jeżeli chodzi o topowe wzrosty, to popatrzmy w topowej setce czołowych projektów na świecie. Elrond 31% do góry, Super Zero 16, Stratis 14, 12, BitTorrent i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o takie dynamiczne wzrosty. Nie ma tego zbyt dużo. Dzisiaj jednak rynek nawet w topowych projektach jest w korekcie i najgłębiej dzisiaj leci nam FlexaCoin 33% w dół, Dogecoin 16% w dół, Hedera Trade 11,8,5%, VeChain, SiaCoin 7,51 i to są te największe spadki, jeżeli chodzi o właśnie rynek kryptoczowy projekt. A jeżeli jeszcze nie uczestniczysz w tym, nie pomyślałeś o dywersyfikacji swojego portfela, to tutaj Cię zapraszam. Podlinkowuję giełdy, z których sam korzystam. Rejestracja, jakie rachunki są darmowe, banalnie prosta obsługa. Możesz już się zarejestrować, wpisując swój mail i zacząć sobie działać. Tutaj masz BitBeya, polskie złotówki przelewasz sobie i kupujesz pierwsze krypto, a potem Binance. To jest absolutna podstawa, jeżeli chcesz mieć okno na świat, na inny projekt. I przejdźmy do tego, co wszyscy pewnie czekają, czy rynek polski. I jesteśmy już na rynku polskim. Popatrzmy, co dzisiejsza sesja, jak się ona zakończyła. Oczywiście zestawienia, na które również ma wpływ, no bo dzisiaj będziemy zamykać Hitunio Connecto z drugiego tygodnia, produkcyjne YouTube na szybki podgląd i oczywiście Hitunio Connecto z tego tygodnia. I co nas tutaj dzisiaj spotyka? Popatrzmy, Cambridge zblokowany i to widzimy, że ten tydzień stoi pod dużym znakiem, no takiego, powiem szczerze, czegoś ciekawego. Z racji tego, że Cambridge jest blokowany i to po PKC, Cambridge ląduje w hitach New Connectu od poniedziałku. Jestem ciekawy, jak rakieta odpali, co oni tutaj będą wyczyniać, no bo to jest niecodzienna sytuacja, jeżeli będą ją tak blokować, to kolejne dni z rzędu. Zobaczymy, jak to się oczywiście przerodzi. Czy w końcu czekolada dostanie też swoją szansę na rajd? To wszystkich pewnie ciekawi. Zobaczymy. Ciasteczka 9,35, forma z piąteczka z przodu. Harper obrywa 3%, Tarczyński 2,78, GL Cosmet 1,5% w obrotach. Forma z 28 baniek, Harper 910 tysięcy, GL Cosmet 715 tysięcy. To są ci liderzy obrotu. Jeżeli chodzi o listę YouTube'a z pierwszego tygodnia, która już przechodzi na drugi tydzień, jeżeli chcesz oczywiście coś zgłosić na przyszły tydzień, to wrzucaj oczywiście w komentarz. Amres 4% do góry, Grodno 4, Rainbow traci 2%. I 1,25 Enter. Liderzy obrotu to Grodno 3 200 000 czy Amrest 2 900. Jeżeli chodzi o Hitunio Connecto z ubiegłego tygodnia, który zaraz zamknę, to Termo dzisiaj, no po pozytywnej również informacji, 34% do góry, czyli widzimy, że no inwestorzy bardzo pozytywnie na nią zareagowali i wygrzewają w końcu Termo, czyli przed Termo oczywiście psychologiczna bariera 1 zł. Myślę, że jak najbardziej zobaczymy, czy inwestorzy będą w stanie w ogóle wycisnąć z Termo coś więcej. Farm bez zmian i Matkom 2% traci. Lider obrotu to Farm, Banieczka, no i Termo, naprawdę też niezły obrocik, 821. Żegnamy i przechodzimy na oczywiście Hitunio Connecto z tego tygodnia i kurczę, Letus, widzę, że chyba trzeba będzie go tutaj bacznie obserwować, bo bacznie nam tutaj rośnie, naprawdę kosmicznie, już się zaczyna dziać, czyli zobaczymy, czy rakieta w końcu odpali i będziemy tutaj widzieć jakieś astronomiczne wystrzały. No, czekamy na informację, która za tym stoi, bo pewnie coś może się dziać, zobaczymy. Czas oczywiście pokaże, na razie, no coraz ciekawiej to wygląda, dobry typ, tak a propos, 21%, KME 15%, też widzimy jakieś przebudzenie, HEM 3,432, CDA 3,19, Digital 3,60, Medcam 3,48, a na minusie dzisiaj Kubik.
Kubik dzisiaj obrywa 7,42, czyli widzimy, że na podwyższonym obrocie inwestorzy cashują swoje zyski, czyli dzisiaj no, nie ma wiary w Kubika. Ci, którzy oczywiście odbierają na korekcie, no to jeżeli oczywiście Kubik pozwoli i będzie wiara w tą spółkę w następnym tygodniu, to być może się odwdzięczy. Któż to wie, z Ray Baton 4% na minusie, Astro 4% na minusie, Dead Distance 1,7, 4,7 na Aquateku i popatrz, i popatrzmy właśnie na obroty dzisiaj. Medcamp 4,800, JR Holding 3,6 miliony, Kubik, Bańkę 700, Zeren Cypatron, Bańkę 400 i Aquatek, popatrz, pod tą bardzo pozytywną informację widać, że inwestorzy wykorzystali pozytywną informację pod to, żeby skeszować swoje pozycje i to masz najlepszy przykład na to, że niekoniecznie dobra, pozytywna informacja służy jednokrotnie do wystrzałów. Jeżeli mamy już spółkę, która w jakiś sposób jest już pod lupą wszystkich inwestorów, to też co po niektórzy wykorzystują takie pozytywne informacje, żeby uciec z pozycji i na jakichś głębszych korektach ewentualnie będą pewnie szukać wejścia z ponownego, jeżeli spółka będzie miała szansę na swój rajd. Tak więc to jest kolejna cenna lekcja dla Ciebie, jak dzisiejsza pozytywna informacja została odebrana. One More 1,48 na plusie i Banieczka 200 na obrocie. I lecimy teraz oczywiście sobie na pogromców. Popatrzmy, co dzisiaj Biomet wystrzelił. 8,5, czyli mamy psychologiczną barierę na granicy 10 zł. Będzie pewnie rozgrywana na Biomedzie. Zobaczymy, czy będzie jakaś zwałka pod to, czy Biomet przepchnią bez żadnego problemu. Blirt 6,76, Biomaxima 4,27, Medcam 3,48, 3,42 Hemp. No nie zobaczymy teraz akurat pogromców w zestawieniu w najbliższy weekend, ale jak powiedziałem, będzie rotacja, być może dostaną pogromcy szansę na kolejny tydzień, gdzie będziemy rotować wtedy spółkami bankowymi. MBF Grupa 4,72, Cormoy 2,9, o kurczę, miałem tego nie mówić, a widzisz, a dla Ciebie to zrobiłem. Dobra, lecimy. Libet 10% do góry na budownictwie, bardzo ładnie. Mostostal 3,64, Mostostal Warszawa 2,78, Dekpol 2,73. To są ci liderzy dzisiejszego wzrostu na budownictwo, a na minusie mamy dzisiaj Lentex 6,5%, Enap 4,7, Pozbud 4,12 i jeżeli chodzi o liderów obrotu, to tutaj mamy Libet 2,200, Bańk 800, Lentex, Budimex, Bańkę 300. I jeżeli chodzi o WIG nieruchomości, to Rank Progress przepięknie wystrzelił. Pod co on to rośnie? Rzuć info w komentarz. 24% i to na podwyższonym obrocie. I2Dev 9%, Alta 5,26. Lider spadku to Atlas Est 6,60, BBI Dev 3,36, BIG 1,46. Lider obrotu tutaj to Rank Progress 755 tysięcy. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, które również są rozgrywane przez inwestorów dosyć aktywnie, widzimy, że ABAC 17% do góry, 16%, CitySurf, Oponeo 9%, Compap 5%. I któż mi powie, że spółki dywidendowe nie są rozgrywane przez inwestorów, jak widzimy, jak to po prostu pracuje każdego dnia i ewidentnie mamy to rozgrywkę. Jak oglądasz moje materiały poświęcone właśnie dywidendom, to na pewno wiesz, o co chodzi. Pasus 17% obrywa, Kaspar 12%, Rafpluk 6% czy 5% Bioplanet. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, to w tym zestawieniu widzimy, że tak, PG, Nigę 16% baniek, 13% Lotos, Cyfrowy 9% baniek. Oczywiście informowałem również dzisiaj na Twitterze, które spółki dały dzisiaj ostatnią szansę na dołączenie, aby się załapać na jeszcze dywidendę. Popatrzmy, dzisiaj Hortico po odcięciu 7%, Windexus 4,4%, ULT Games 2,74%, a liderzy spadków to Sunex 6,5%, Lentex 6,5%, 3,79%, Komarch. Dzisiaj robimy aktualizację, tak więc mogę mieć te dzisiejsze spółki jeszcze tutaj już przeniesione, abym miał już gotowca na poniedziałek. Budimex, Bańkę 300, Bańkę 200, Komarch to są liderzy obrotu, a po odcięciu popatrzmy na tych rekordzistów dzisiejszych. Geotrans, piąteczkę do przodu, Unimod 5,6 do przodu, NWI 5 do przodu, to są liderzy wzrostu po odcięciu, a jeżeli chodzi o spadki, to popatrzmy, APS Energy 7% obrywa, TS Games 2,62%, MW Trade. Jeżeli chodzi o obroty, to dzisiaj liderem w tym zestawieniu jest Mercator 39 milionów, Play 8900. I zerknijmy sobie teraz na indeksy. Co ciekawego się tutaj ciekawego wydarzyło? No indeks, a nie. Indeksy nie, dobra, gry. Mogą być gry. Nie ma problemu, lecimy z gamingiem. H-Games 13% do góry, Creepy Jar 10% do góry, NG Games 9%, Blockchain Lab 7% do przodu, potem Alien Games 4,91 i to są te największe wzrosty. Widzimy, że nie ma tego dużo, czyli dzisiaj inwestorzy jednak kaszowali swoje pozycje, pewnie już potrzebują środków na wakacje. I teraz popatrzmy sobie, co oberwało najmocniej. Muszę sobie ją przesortować, popatrzmy. The Dust oberwało dzisiaj najmocniej 9%, PGB Games 7%, Kubik 7%, Tibul 5%, Moonlight 5%, Warsaw 4%, 3,8%, Sherry. To są te największe spadki. Lider obrotu w tym zestawieniu to jest CD Projekt. 148 milionów, kolejny dzień z rzędu delikatnie traci 1,5% i widzimy, że to są już podwyższone obroty na CD Projekcie.
Ciekawa sytuacja. Creepy Jar 13300, TS Games 5700, 4200, 11BC Games 3600 i jeszcze pozytywne obroty powyżej 3 milionów mamy Bluebear, Playway, Sim Fabric, NG Games powyżej 2 milionów grubo, Alien Games mamy Kubik, One More, Farm 51 i Redzik powyżej miliona. Sam indeks dzisiaj w shortach, 1,5% na minusie, 32644 punkty. Jeżeli chodzi o banki, to dzisiaj handlowy liderem wzrostów 2,20, Getin 1,6 i ING 1,6. A na minusie mamy BOŚ 2% na minusie, 1,19 Santander. Liderzy obrotu to PKO BP 38, Banik 30%, PKO SA. Sam indeks dzisiaj urósł 88 setnych, 4239 punktów. A jeżeli chodzi o OZE, no to Termo dzisiaj jest absolutnym liderem, 34%, Columbus 7 do przodu, Foton 6, 5 Unimot i to są ci liderzy wzrostu. Potem mamy G-Energy 10% w dół, Sunex 6,5%, 4% 0,1% Cybaton. Liderzy obrotu w tym zestawieniu to Columbus 12 milionów 800, Foton 9200 czy 300 ML System. I teraz sobie zerknijmy na indeksy, a co? New Connect dzisiaj liderem i prowadzi 1,39, telekomunikacja 0,808, WIG Banki, górnictwo 0,5%. Z głównych indeksów popatrzmy, mamy coś, WIG 20 na plusie 31 setnych, 1797 punktów i tyle. Mamy potem na minusie WIG Leki obrywa 6,20, no Mabion oczywiście pociągnął w dół, Ukraina 2,6, Media 1,82, jeżeli chodzi o SWIG 80, to traci 30, 14051 punktów, NWIG 40, 3596 punktów, 11 setnych na minusie. I w szczegółach zerknijmy na ten najbardziej płynny indeks polskiej giełdy, widzimy, że Dino nam spuchł dzisiaj 2,85 do przodu, Tauron 1,77, Cyfrowy 1,6, PKO SA i BP powyżej procenta, a na minusie mamy CD Projekt 1,5, PG, CCC, Santander, Lotos, Allegro, PZU, LPP. To są spółki, które są na delikatnych minusach, kosmetyczne zmiany. PZU liderem, sorry, CD Projekt liderem obrotu i to popatrz, jak deklasuje pozostałą stawkę, jaki tutaj jest kapitał wygrzewany. Tutaj fundusze to rozgrywają, rekini, po prostu kapitał zagraniczny. To CD Projekt jest grzany z każdej możliwej strony. 148 milionów, PZU 53, 52 KG, PKN Orlen 52, pozostałe widzisz. I lecimy na NWIG 40, co ciekawego tutaj nam szykował NWIG 40, popatrzmy. I lecimy. Popatrzmy, co tutaj jest. Biomet Lublin 8% do przodu, Kruk 7,8%, Amres 4,6%, 3,8% Wistula. I popatrzmy sobie, co jest na minusie. Mabion obrywa finalnie 33,59% na minusie, Komarch 3,7%, 3,5% Kęty, Intercars 2,76%. Liderzy obrotu to oczywiście Mercator 39%, Biomet Lublin 19,15%, Kruk Mabion 14%. I jeżeli chodzi o SWIG 80, popatrzmy w szczegółach, co on tutaj nam ciekawego reprezentuje. I jeżeli chodzi o wzrosty, to Oponeo liderem 9%, 6,5% Ambra, Unimod 5,6%, ULT Games 2,7%, 2% CP Grupa. I jeżeli chodzi o spadki, przewijam, pamiętam zawsze, sobie na spokojnie możesz zatrzymać w spokoju te wszystkie dane, które dla Ciebie przygotowuję, sobie przejrzeć. Lentex 6,5%, Ovostar 6,20%, Medical prawie 6%, Agora 4%, to są najgłębsze spadki, jeżeli chodzi o SWIG 80. Liderzy obrotu dziś to XTB 5 milionów 300, 3 miliony 800 CA Games, ML System 300, 2 800 Unimod. I teraz zobaczmy sobie na New Connect, popatrzmy na te dzisiaj. O kurczę, no co tu się wyprawia? Dla wszystkich wilków z GPW, popatrz, co tutaj dzisiaj się wydarzyło na New Connectie, który jest rozgrywany po prostu jedna sesja, 8 godzin. Takie się dzieją tutaj po prostu, niesamowite rzeczy. MPay 219% do weryfikacji na podwyższonym obrocie, Autospa 138, Govena 100%, Mode 53%. I potwierdzony już mamy Corelens 42, Poltronic 42, IFM 41, FX 34, Termo 34, iPod 29, szukajmy obrotów, Sevent 25, Letus 30, Merlin Grupa 49, tutaj mamy Arena 15% do góry. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Creepy Jar 10%, czy tutaj NG Games 9, no po prostu to są niesamowite. Popatrz, co tutaj się dzieje. I pamiętaj, kto rozgrywa New Connect? Kto tutaj rozdaje karty? Kto najwięcej waży w obrotach na New Connectie? No to mam nadzieję, że możesz sobie również pogratulować, bo jakiś promil
Twojego udziału w tym rynku, jeżeli go rozgrywasz, oczywiście jest. I pamiętaj, że jak go rozgrywasz, to ryzyko tutaj jest o wiele większe niż na głównym parkiecie. Musisz to uwzględnić w swoim podejściu, w swojej strategii. Rowita 33% do potwierdzenia na minusie, pasu 17% obrywa potwierdzone i widzimy, co tutaj mamy. MPL Verbum 14% na minusie, szukajmy obrotów. Apis obrywa 12,5%, G Energy 10, prawie 11% w dół. ExxonMobil 10% w dół. Tutaj PPC, DDAS powyżej 9%. Tu mamy obroty. Polaris 8% w dół. Kubik, Bańka 700, 7% w dół. I zerknijmy na tych obrotów. Zerknijmy, kto dzisiaj wygrzewał, kto był wygrzewany, jeżeli chodzi o obroty. Formas nadal rośnie, ale już nieznacznie, czyli widzimy, że już wojna podaży z popytem się zaczęła. 28 milionów na spółce z New Connectu, to jest po prostu odpal sobie ZWIK 80, NWIK 40. To ci trochę otworzy oczy. Creepy Jar 11%, Columbus 7%, Photon, mówię procent. Ach, weekend już potrzebny. Formaż 28 milionów, 13% Creepy Jar, Columbus 12 milionów, 9 milionów Photon, Medcam 4 banki, powyżej 3, Bluebird, JR Holding, Śląskie, Simfabrik, NG Games już mamy powyżej 2 milionów i jeszcze mamy Biomaxime, Geotrans, powyżej banieczki, Kubik, Medap, Zero Rents, Baton, Loren, PESQ, Aquatec, One More, Inventyon, Farm51 i Regic. To są te największe obroty, jeżeli chodzi o New Connect i teraz zerknijmy sobie na WIG, czyli indeks szerokiego rynku. Co ciekawego nam tutaj wypracowali dzisiaj na szerokim rynku i oczywiście garść, no kurczę, Work Service się obudził, no Work Service się obudził, jak będą ratować spółeczkę, to myślę, że może być ciekawa rozgrywka. Kto tam siedzi na Work Service, przyznawać się w komentarzach. Cool Energy 38%, zaraz to oczywiście zweryfikujemy, jak to ostatecznie wygląda. Rank Progress 24, Nowa Gala 20, Unimad 18, 16, CityServe 06, 12, 10, Provident, Libet 10. No to są, popatrz, jakie przepiękne również wzrosty na naszym WIG-u, dużym indeksie. Popatrzmy sobie również na statystyki, jakie dzisiaj napłynęły na rynek. No odpalaj się i widzimy, co tutaj widzimy. Statystyki 775 322 659 zł. To są oczywiście statystyki z dzisiejszej sesji. Widzimy, że no cały czas ta bariera miliarda może być nieprzekroczona w lipcu, no bo to już jest okres średni, jakby nie było. I teraz oczywiście lecimy sobie z tym, co dzisiaj oberwało. Popatrzmy. Popatrzmy, jak to wygląda. I dzisiaj Mabion, no jest niekwestionowanym liderem spadków na GPW 33%, Slepzak 12%, Ferum 8%, 7%, APS Energy. I jeżeli chodzi o ilość transakcji, bo jeszcze nie podałem, to dzisiaj 95 063. Jeszcze liderzy spadków, to tutaj sobie zerknijmy na obrotach. Sunex, Lentex 6,5% na podwyższonych obrotach, czy Medical również 6% w dół, Tibul, ale to widzimy, że to są takie ruchy korekcyjne, czyli inwestorzy jeszcze panicznie raczej nie wyprzedają, raczej to są normalne korekty i już mogę Ci potwierdzić oczywiście naszych rekordzistów dzisiejszych. Work Service oficjalnie 44%, 24 setne do góry, oficjalnie Cool Energy 25%, 71 setnych do góry i Rank Progress oczywiście 24,07, oficjalnie Nowa Gala 20. To są te największe dzisiaj wzrosty na warszawskim parkiecie. Ja oczywiście no, pokażę Ci to, co dla Ciebie przygotowałem bonusowego, już do tego oczywiście przejdę, ale nim do tego dojdę, to jakinwestować.com, zobaczmy, bo tutaj codziennie aktualizuję dla Ciebie na zakładce dywidenda, raz na info masz info, oczywiście na tygodniu je pokazuję, a na zakładce dywidenda aktualizuję codziennie dla Ciebie informacje odnośnie dywidend. Tutaj możesz się oczywiście sprawdzić i zobaczmy, czy coś się dzisiaj tutaj wypłacało, czy coś, dzisiaj mamy 10. Zobaczmy, 9 Unimot, dzięki mała mi, pozdrawiam Cię serdecznie za to, że mi wrzuciłaś wczoraj w komentarzu to, że Unimot jednak wczoraj wypłacił dywidendę, gdzieś to przeoczyłem, ale wiadomo, zmęczenie również bierze górę po całym dniu, tak więc dzięki wielkie, pozdrawiam i lecimy dalej, czy mamy coś na 10? Bo chyba nic nie widzę, ale oczywiście jakbyś coś, o jest 10, Unibep, pierwsza tura, dzisiaj mamy wypłatę, czyli jeżeli masz Unibep w portfelu, no to będziesz miał miły bonusik, zerknij sobie na rachunek maklerski, powinna być oczywiście wypłacona, no i oczywiście w kolejce czekamy na pozostałe, niektóre większe, niektóre mniejsze i co dla Ciebie przygotowałem? Przygotowałem dla Ciebie naprawdę coś ekstra, bo chcę Ci pokazać, jak to polski inwestor zmiażdżył amerykańskiego. I to tak naprawdę, no my możemy sobie gdzieś tam tę cegiełkę tutaj obdarować się tą cegiełką, bo w tym promilu mamy w tym wszystkim udział. I o co tak naprawdę chodzi? Chcę Ci pokazać jedną bardzo istotną rzecz. Chcę Ci pokazać Nasdaqa, czyli indeks, który najbardziej urósł. Jest to najlepszy amerykański indeks, który spuchł okropnie.
Popatrz sobie, to jest wykres. Wykres tutaj mamy tygodniowy, jeżeli chodzi o oczywiście amerykański rynek. Popatrz, jak on pięknie wystrzelił i oczywiście zmierzyłem dół, czyli mamy dołek odnośnie, złapałem dołek odnośnie panującej nam pandemii i oczywiście mamy szczyt, czyli zmierzyłem to 10 724, ale pewnie było wyżej. Zobaczmy, czy już mają wyżej. Nie, czyli będę to mierzył i to będzie kontra nasz drugi indeks. Popatrzmy. I popatrz, czy widzisz, kto pokonał Nasdaqa? Kto pokonał i tutaj, i to zdystansował niesamowicie New Connect Index. To, co obserwujemy, popatrz, tu mamy dołek, oczywiście go zmierzyłem. Patrz, widzisz, jaki to jest wystrzał? Oczywiście też ujęcie tygodniowe, aby nie było. Pionowy praktycznie wzrost. Tak inwestorzy indywidualni w dużej mierze, bo oni uczestniczą właśnie w rynku New Connectu. No gdzieś tam oczywiście ci duży się gdzieś tam panoszą po tym rynku, próbują te swoje 5 groszy wrzucić na ten rynek i coś, jakąś nagrodę z tego rynku oczywiście uzyskać, ale w większości na New Connectie rządzą inwestorzy indywidualni, czyli spokojnie możesz śmiało powiedzieć, że pokonałeś rynek amerykański właśnie, że uczestniczysz i obracasz kapitałem, obracasz, kupujesz akcje na polskiej giełdzie, na New Connectie, że przykładasz swoją cegiełkę do tak dynamicznego ruchu i jak dynamiczny to był ruch, już Ci pokazuję. Specjalnie tutaj nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tutaj mamy wzrost, mamy minimum, mamy dołek z Nasdaqa 6628 punktów, czyli mamy oczywiście tutaj złapane tą sytuację tutaj, to jest ten dołek i popatrz, mamy historyczny szczyt 10772, jak mierzyłem, to był wzrost od dołku do obecnego czasu 62%, czyli teoretycznie, wrzucając 10 tysięcy złotych w dołku na Nasdaqu, zarobiłeś 6252 na tym wzroście, a dołek tutaj na New Connectie widzimy dołek w tym momencie i oczywiście to zostało przeze mnie skrupulatnie zmierzone. Popatrzmy sobie. To jest ten dołek, 190 punktów, a teraz 569. Oczywiście to już jest po uwzględnieniu rekordu z dzisiejszej sesji, bo tą sesję już musiałem tutaj uaktualnić i mamy wzrost prawie o 200%. 199. No to kto wygrał? 10 tysięcy wrzucone w New Connect dało 19 939. Oczywiście czysto teoretycznie, no bo tego nie rozgrywamy. Oczywiście Nasdaqa możesz rozgrywać, ale New Connectu nie ma żadnego kontraktu, żeby rozgrywać go. Możesz uczestniczyć w pojedynczych spółkach, które sobie gdzieś selekcjonujesz, ale chodzi mi o sam fakt tego, że popatrz, jak wypracował New Connectowy indeks. Zmiażdżył po prostu, pomimo tego, że przepięknie rośnie Nasdaq, no po prostu jest hitem, hitem tego roku, jeżeli chodzi o to, co się na nie wyprawia, ale myślę, że sam ocenisz tą sytuację. Czy tak naprawdę New Connect pokonał rynek amerykański, czy też nie? Oczywiście patrz przez swój pryzmat, nie patrz przez pryzmat wielkich rekinów, którzy obracają miliardami, oni potrzebują płynności i tak dalej. Nas to nie obchodzi. Co nas to obchodzi, czy oni mają, co oni rozgrywają i tak dalej. Nas interesuje to, co my możemy rozegrać i co my możemy na tym rynku dla siebie wywalczyć. A jak rozgrywamy New Connect, no to czy możemy coś dla siebie wywalczyć? Jak dla mnie jak najbardziej tak i dlatego dzisiaj Ci to pokazałem, bo wygląda to po prostu przepięknie i gratuluję wszystkim, którzy uczestniczą w tym wspaniałym rynku na naszej polskiej giełdzie, na głównym parkiecie, ryzykują również i podejmują to ryzyko na małym parkiecie, bo jak widać, w tym momencie to ryzyko się opłaca. Popatrz, to są wzrosty na tygodniu na New Connectowym indeksie, to są wzrosty na miesiącu, pionowe wzrosty. Nie ma ani jednego miesiąca korekty. Tu był jeden tydzień tylko korekty, to było dokładnie 15 maja, tydzień korekcyjny i jazda do góry. Tak to właśnie wygląda. Czyli to wszystko już w tym nagraniu. Mam nadzieję, że oczywiście był to dla Ciebie cenny materiał. Daj znać w komentarzu, jak ten tydzień Ci się ułożył, co ciekawego udało Ci się kupić, co udało Ci się sprzedać, ile zarobiłeś. Oczywiście wrzucaj procenty, nie musisz rzucać kwoty. I zapraszam oczywiście do oddawania swojego głosu, bo tradycyjnie no, ja pracuję w weekend, jakby to nie było. Czyli dla Ciebie specjalnie będę przygotowywał kolejne materiały i jeżeli chcesz mieć na nie wpływ, to pamiętaj o oddaniu swojego głosu na karcie Społeczność. Pozdrawiam Cię, udanego weekendu, trzymaj się, hej!